John van den Brom zgodnie z przewidywaniami zrobił kilka zmian w porównaniu z czwartkowym meczem, bo wciąż nie wszyscy piłkarze są w 100% gotowi do nowego sezonu. Potrzebujemy tych spotkań, by być coraz lepszym, coraz lepiej przygotowanym. Ostatnio powiedziałem, że dla niektórych piłkarzy ten okres to wciąż etap przygotowań. Jedyną rzeczą, jaka może sprawić, by być lepiej przygotowanym, to właśnie granie takich meczów już dobrze wszedł w mecz i kontrolował jego przebieg w pierwszej części, którą okrasił w 40 minucie bramką Michaela Isaka. Asystę przy tym trafieniu zanotował Dino Hotić. Po zmianie stron gospodarze przypieczętowali wygraną golem po akcji w 84 minucie autorstwa dwóch rezerwowych. Filipa Szymczaka, który dał indywidualne popisy na tle kilku rywali po zagraniu od Joela Pereiry. Really to to yeah, plan. Oczywiście łatwo to mówić, gdy się wygrywa, jednak taki był plan na ten mecz, domowy mecz przy fantastycznym wsparciu naszych kibiców. Mamy dobre wejście w ligę, sześć punktów w dwóch meczach, czyste konto, strzeliliśmy bramki w dobrych momentach meczu, nie pozwoliliśmy rywalowi na wiele. Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę jako zespół. Trener Lecha skupia się na rozegranych minutach przez poszczególnych piłkarzy i cieszy się, że mimo rotacji Lech prowadzi w tabeli ekstraklasy. Przed rokiem w tej samej fazie sezonu Poznaniacy mieli spore kłopoty w Lidze. Teraz Lechici mają 6 punktów, a przed rokiem 7 punktów mieli po 6 kolejkach i znajdowali się wtedy w strefie spadkowej. W tym sezonie wygląda to znacznie lepiej, choć wydaje się, że problemów jest więcej niż w poprzedniej kampanii. Overall, Cieszy mnie to, że coraz więcej piłkarzy gra coraz więcej minut. Tego chcemy w sierpniu przy tej rotacji. To dla mnie ważne jako trenera, że mogę korzystać nie tylko z wyjściowej jedenastki, ale z szesnastki, siedemnastki i mam nadzieję, niedługo z dwudziestki piłkarzy. Już w czwartek przed Lechem spotkanie rewanżowe z Żalgirisem. Spotkanie w Kowni rozpocznie się o osiemnastej, ale Lech broni dwubramkowej zaliczki w dwumeczu o trzecią rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji. Europa.